się śliczka z kilka blada i skończona maskarada. Na ulicy śmieje i też wista. Ani gada w pantociku, lecz to jest rozbójnik. Idzie sobie świat i piszcie pusta. Obudź się czarny alibał, smutni z głowy resztę snu. Obudź się czarny alibał, zarzam się nutami, kulitami tu. Obudź się czarny alibał, razem to przebędziemy. Obudź się czarny alibał, zarzam się nutami, kulitami tu. Bóg się żyć już na niebie stał i słychać na mówi. Ale zatrzyma czas, tylko twist, twist, twist. Obudź się, czarny alibabo, razem dobrze będzie nam. Obudź się, czarny alibabo, zatań ze mną twój koni tu i tam. To chyba lili-la-lili-la-lili-la-lili-la. To chyba lili-la-la-la-la-la-la. Dziękujemy. Thank you.
tylko tamte dni. Kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że ten życia blisko. Wisiłam tu, kiedyś łączyła nas i przeświadczenie, że tym podjęłam cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. To ta obojętność, która każe mi znać, gdyby chciałbym, mogę za to. Prawdziwe słowa i mocne te, które gorzą mi gardło i serce. Wiem, okoliczne do życia, jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym odczytać słowo twoich ust, dlaczego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Moje życie na pustej sny, wysenia układają się cały film, który mnie chce grać. Są to wolność, która każe mi stać, nie wiedziałbym, że mogę za to. Prawdziwe słowa i emocje, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym powiem za to. Prawdziwe słowa i emocje, które wiążą mnie gardło w moim serce. Nie mogę powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Nie mogę powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Chyba jeszcze nic nie miał tak jak my. Powiedz, jak ci minął dzień, o czym był wczorajszy sen. Mów mi, o czym tylko chcesz, ja słucham, czytam swoich ust. Powiedz mi, czy wszystko da, co ci jeszcze mogę dać? Opowiadaj, mamy czas. Ja słucham, a ty szukaj słów. Hej, hej, jeszcze raz. Hej, hej, do czemu czas nie biegnie, nie biegnie, nie biegnie wolniej. Hej, hej, jeszcze raz. Hej, hej, do trzeci raz zawróci, zawróci, zawróci sobie. Chyba jeszcze nikt nie miał tak jak my. Czasem chciałbym gorszy dni, uciec do mnie mówiąc nic. Tam, gdzie jeszcze nie był nikt, tam szukać paru nocnych dni. Nie wiem, co planuję noc. Poczekajmy jedną noc, bo jutra nawet pośnie. Hej, hej, jeszcze raz. Hej, hej, na czarny czas. Nie biegnie, nie biegnie, nie biegnie wolniej. Hej, hej, jeszcze raz. Hej, hej, do trzeciego nas zawróci, zawróci, zawróci słowo.
Alberta Kulkowskiego, o to, żeby tutaj przyszedł.
za chwileczkę dokonamy właśnie wyboru najlepszego kota danej rasy. Drodzy Państwo, teraz już mamy godzinę 15, czyli wybór najlepszego kota danej rasy. Ja oddaję głos panu Albertowi. Jeszcze mniej zapowiem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, finał. Finał pokazu kotów. W tej chwili rozpoczniemy ocenę najpiękniejszych kotów, jakie pojawiły się na pokazie koluszy. Bardzo proszę Patryka do nas. Patryku. Patryk Koc, bardzo prosimy do nas na scenę. Patryk Koc, zapraszamy na scenę. Proszę Państwa, finał. Do finału zapraszamy koty o następujących numerach. W grupie młodzieży i kociom wybrane zostały koty z numerami 7, 8 i 10. Zapraszamy te koty do nas. W grupie kotów niebieskich do finału wybrane zostały koty z numerami 3, 1 i 2. W grupie kotów dorosłych koty z numerami 8, 1 i 3. W grupie Maine Coonów koty z numerami 8, 11 i 2. W grupie kotów koluszkowskich koty z numerami 57 i 16 i domowe 23. Chciałbym Państwu przedstawić jury, jakie dzisiaj oceniało i oceniać będzie koty na wystawie. Z Wielkiej Brytanii, mieszkający w Norwegii i w Polsce czasami, międzynarodowy sędzia felinologiczny FIFE, pan Henry Hornell. A także ja oceniałem koty, nazywam się Albert Kurkowski i jestem z Żakowic. Proszę Państwa, ustaliliśmy, że będziemy wymiennie oceniać koty. To znaczy, ja wybrałem najpiękniejsze trzy koty w klasie kociąg i młodzieży. Zapraszam teraz do nas na ring koty z numerami 7, 8 i 10. Koty 7, 8 i 10. Now we will start with juniors. We will have three numbers, 7, 8 and 10, and you will choose number 3, 2 and 1. W tej chwili trzy najpiękniejsze koty w klasie młodzieży i kociąg, czyli w wieku od 3 do 10 miesięcy. Henry Hornell wybierze numer 3, 2 i 1. Bardzo prosimy, to jest piękny kot brytyjski w kolorze niebieskim.
teraz do oceny stawił się młody kot norweski leśny. Koty te mają długie ciało, długi ogon, charakterystyczne gruwarstwowe futro, trójkątną głowę oraz duże uszy, a także długi i prosty profil. I kolejny kot, także norweski leśny, tym razem jest to kotka w kolorze szylkret z białym. Szylkret to wymieszany kolor rudy i czarny. W tym kolorze występują zazwyczaj tylko kotki. Kocur rodzi się raz na milion i zazwyczaj wówczas jest bezpłodny. Także jest to kolor zarezerwowany tylko dla kocich dam. Jeżeli zobaczycie Państwo na ulicy trzykolorowego kota, to zazwyczaj to kotka. Okay, three kittens, got to place 1, 2, and 3. The British, nice and hobby body, coat a little bit soft at the moment, but it's a kitten coat. Good width, nice profile, nice round hair. Trzy kociaki, brytyjski z okrągłą głową, nieco miękkim jeszcze kocięcym futrem. So, two forest cats, two nice cats, nice body, well balanced, nice boning, red and white. The ear placing has a bit better ear placing than the tortoise white. Right? The tortoise white has a really nice straight profile, nice round. Dwa koty norweskie leśne, kot rudy ma trochę lepiej osadzone w tym momencie uszy, natomiast piękny profil jest również u kotki szlifnetowej. So. Trzecie miejsce, two. Drugie miejsce one. I wygrywa szylkrytowa kotka, która zostaje do finału. I tak, proszę Państwa, miejsce trzecie dla Norwega, a wygrywa numer 7 i numer 7 zostaje do finału. Teraz zapraszamy koty Maine Coony. Mamy trzy koty w finale, trzech finalistów, numer 8, 11 i 2. Tę konkurencję oceniał Henry Cornell, a finał przypadł do oceny mi, numer 8, 11 i 2. Jeszcze jeden. To jest numer 8, 2, 11. Zapraszamy na ring numer 11. Przed Państwem Maine Coony, najpopularniejsza rasa kotów w Polsce. Duże, ogromne, długie koty o charakterystycznym, wydłużonym ciele, długim ogonie, półdługim głosie, wielkich uszach, wysoko osadzonych i bardzo pięknej, charakterystycznej, kwadratowej kufie. Ich kufa jest mocna, z wyraźnie zaznaczoną żółtą szczęką i za chwilę wybierzemy trzy miejsca.
proszę Państwa, obejrzałem dokładnie wszystkie te trzy koty. Oczywiście to, co jest najważniejsze, to anatomia i to, jak bardzo zbliżone są one do standardu swojej rasy. Za wszystko w standardzie są określone punkty. Za korpus, ogon, uszy, oczy, kuchę, długość głowy, długość futra, jakość futra i tak dalej, i tak dalej. Teraz te punkty trzeba porównać ze standardem, z tym, co mamy przed sobą. No, wiek jest też istotny, ten ma 4 lata, ten ma 2 lata, ten ma 6 miesięcy. Ponieważ Maine Coony rozwijają się bardzo wolno i zmieniają się bardzo w okresie rozwoju. Miejsce trzecie dla młodego kota, który jest jeszcze w okresie rozwoju. I pomiędzy tymi dwoma dorosłymi pierwsze miejsce otrzymuje ten kot ze względu na fantastyczną, mocną kupę, mimo że szczyt głowy jest troszeczkę szerszy niż normalnie. Drugie miejsce. Ten zostaje do finału, to jest numer 8. Teraz zapraszamy na ring koty niebieskie. Numer 1, 2 i 3. Przed Państwem koty niebieskie. Widzicie Państwo koty w kolorze niebieskim point i niebieski. Tu jest Brytyjczyk w kolorze niebieskim. Now you have blue cats. Three of them. I dwa ragdolle w kolorze niebieskim point. Ja już tłumaczyłem, że point to jest taki specjalny kolor, który znajduje się tylko na częściach ciała narażonych na odmrożenie, czyli masce, twarzy, łapach, ogonie, uszach i genitaliach. Tak więc ragdole, które są w kolorze point, mają niebieskie oczy i zabarwione ciemniej wystające części ciała. I kot brytyjski, niebieski, który jest cały niebieski i ma pomarańczowe oczy. Koty ragdole występują w kolorach jeszcze poza tym, że mogą być niebieskie, mogą być także z brązowymi znaczeniami i w wielu innych odmianach barwnych. Do tego mogą mieć różnie rozłożoną ilość bieli. Tutaj mamy bikolora kotkę, która teraz jest oceniana, i kota, który jest w kolorze mitem. Cats again, blue cats, two ragdolls, one British. Number three would be the British. As I said before, a little bit soft coat. Numer 3 dla kota brytyjskiego niebieskiego. But nice. So, sing many times. Okay, both of them's nice. The oldest. Dwa piękne ragdole. Really strong bodies from wide across the back. Strong chest, wide chest. Mocny korpus, szeroka klatka piersiowa. Both cats have this. Mitted. Two white stockings at the front. The back thing should be white, hips down, which is quite nice. And a white stripe. Dobrze rozłożony kolor mitet. Bicolor, inverted V. Odwrócone V, białe na twarzy, białe końcówki łap. White legs, also should be white from the hip down. Nice flat between the ears. Doskonały płaski szczyt czaszki. Profile, nice profile, two thirds, slightly rounded. Doskonały profil z delikatnie zaokrąglonym czołem.
They're both nice, they're both beautiful, but I do have a favorite from before. Oba są bardzo piękne. Number one. Numer jeden otrzymuje to Mitet. Z numerem dwa. Teraz zapraszam koty dorosłe z numerami 8, 1 i 3. I teraz finał kotów dorosłych, proszę Państwa. Najpiękniejsze trzy dorosłe koty przed Państwem. I tak, trzy zupełnie różne rasy. Celtic Rex, Devon Rex i Ragnar. Celtic Rex, długowłosy, jak widać, potok pofalowany w futrze. Devon Rex, kot o również karakułowym futrze i bardzo charakterystycznej głowie, która przypomina trochę głowę Iti. No i Ragdoll, o którym już wcześniej mówiliśmy. Ragdoll niebieski w kolorze Mitet. Trzy bardzo piękne i bardzo różne koty. Często otrzymuję pytanie, jak można porównać tak różne rasy do siebie? Otóż każdy porównuje się do tego wyimaginowanego standardu, który istnieje i każdy ma być jak najbliższy swojemu standardowi. Przepiękny Devon z doskonałą głową, nie w pełnej kondycji, jeśli chodzi o futro, ale to futro jest szalenie trudno utrzymać w kondycji. Jednakowoż ma ono 30 punktów w całej ocenie kota w standardzie, w związku z tym jest to miejsce numer 3. Pomiędzy tymi dwoma kotami, poza doskonałym standardem, ważne jest również przygotowanie do wystawy. Ten ostateczny sznyt, ta wieczorowa suknia, która dodaje blasku takim kotom. I tutaj zdecydowanie lepiej wypada Ragdoll, który otrzymuje pierwsze miejsce, a drugie jest Celtic Rex. A teraz, proszę Państwa, zapraszam koty domowe i koty koluszkowskie. Koty koluszkowskie zapraszam. Dwa koty koluszkowskie. Kot domowy jest jeden. Zapraszam koty koluszkowskie do nas. Dwa koty koluszkowskie. Dwadzieścia 3 to jest kod domowy, a koty koluszkowskie numer 16 i 57. Zapraszamy. Proszę Państwa, myślę, że tym kotom należą się specjalne brawa. To są koty z koluszek. Przed Państwem Maine Coon oraz kot syberyjski, czyli Neva Mascarada. Zapraszamy do oceny. Henry Hornell wybierze teraz najpiękniejszego kota koluszkowskiego. To jest syberyjski kot, czyli Neva Mascarada, kot syberyjski w kolorze pojot. Niebieskie oczy, ciemne znaczenia.
i kotka, co widać, bo jest szylkretowa, od razu to charakteryzuje, określa jej płeć, szylkret pręgowany z białym, kotka rasy Maine Coon. Sister breed to the Siberian standard should be exactly the same, except never. Rasa do rasy syberyjskiej standard jest dokładnie ten sam poza kolorem futra i oczu. So the Masquerade difference is it's a pointy cut. The texture should be slightly hard to the touch, so the texture on the court is quite nice. Tekstura futra mogła być troszeczkę twardsza, jest do wyzwania. Everything should be gently rounded on the head, and the chin should be flowing. Głowa ma być zaokrąglona w kształcie z lekko uciekającą brodą. Not a weak chin, but a flowing chin. And this one is quite nice profile. I would have liked a little wider between miły profil the ears. Uszy mogły być trochę niżej osadzone. Because it should be wide between the ears, wide at the base. So just a little bit high on the ears. Maine Coon. Nice body, rectangular body. I would say she's medium bone weight. The head, modified wedge, nice profile. Kwadratowa kufa. And the ears sit nice. So for me, dobre osadzenie uszu. The Maine Coon. Maine Coon wygrywa. I zostaje, to jest numer 23. Zostaje do finału. Proszę Państwa, i do finału również zapraszamy serdecznie jedynego kandydata, który automatycznie staje się najlepszym. Jest to kot domowy, czyli najprawdziwszy dachowiec. Proszę mi powiedzieć, jak ten kot trafił w Pani ręce? Dzień dobry, nazywam się Iza Milińska, szefowa fundacji. Lola ma 8 lat, trafiła do mnie w wyniku dziwnej adopcji. Ktoś mi podłożył pod bramę dwa koty. Miały 3 dni, były z pępowiną. Lola jest wykarmiona przeze mnie i nigdy nie mogłam jej oddać do adopcji, bo bym nie miała sumienia. Po prostu ona jest zawsze ze mną. A jeszcze co Lola robi w fundacji, dla kotów bezdomnych, ponieważ jest bardzo zdrowa, nigdy nie chorowała. Oddaje krew na koty bezdomne, które są po operacji. Lola jest taką stacją krwiodawstwa. Honorowa dawczyni krwi, Lola. Dachowiec, proszę Państwa, najprawdziwszy, który wygrywa konkurencję kotów domowych i zostaje do finału. Zapraszamy teraz do nas wszystkich finalistów. Prosimy do nas pana burmistrza Gruszek. I bardzo prosimy o wyniki kota publiczności. Prosimy do nas. Przekazuję głos i proszę o podsumowanie wyborów kota publiczności. Bardzo dużo zostało oddanych głosów na kota publiczności. Od samego początku prowadziły dwa koty. Tyle mogę zdradzić. A kotem publiczności, który uzyskał 110 głosów, został kot numer 23. 23, czyli Lola, proszę Państwa, honorowa dawczyni krwi Lola została również kotem publiczności. Serdecznie gratulujemy i bardzo prosimy do nas włodarzy miasta. To 23, no to 23 to ma inny kot, przepraszamy. Lola ma numer? Lola ma
57. Więc 23 to jest Koluszkowski kot, proszę Państwa. Peluszki wygrały. Gratulujemy dla Koluszkowskiej Maine Coonki. Bardzo prosimy o wręczenie nagrody dla najlepszego kota publiczności. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale taki ogromny zaszczyt, aby wręczyć puchar dla kota, który został wybrany przez Państwa. Jest bardzo miło wręczać. Dziękuję bardzo. Brawa. Gratulacje. Proszę Państwa, mamy jeszcze jedną nagrodę specjalną dla kota publiczności. To jest nagroda od stoiska ze starociami pana Wiesława Tarczyńskiego. A proszę jeszcze nie uciekać. Proszę Państwa, jest tutaj jeszcze też specjalna nagroda dla najlepszego kota domowego. I tym najlepszym kotem domowym, to jest nagroda specjalna ode mnie, jest honorowa radczyni Trwi. Dziękuję bardzo. I to też jest jeszcze nagroda. Mamy jeszcze specjalną nagrodę. To jest dla Best of the Best, a to jest jeszcze kot gminy Koluszki. I to jest od? Burmistrza. Proszę. I jeszcze to również. I to jest dla najlepszego kota gminy Koluszki. Proszę Państwa, to ciągle ten Maine Coon. Brawa. To wszystko Maine Coon zebrał. Proszę Państwa, a teraz wszyscy finaliści walczą o tytuł Best of the Best. Najlepszy z najlepszych. Wyboru tego dokona Henry Hornell i ja. Głosować będziemy na kartce papieru. Nie będziemy widzieli, kto na kogo głosuje. W przypadku, kiedy stanie się 1-1, będziemy głosować poprzez losowanie. Ostatnie spojrzenie na najpiękniejsze koty. Spośród nich możemy wybrać tylko jednego. Proszę Państwa, przekazuję teraz wyniki głosowania sędziów panu prezesowi klubu No Problem, który wraz z włodarzami miasta organizował ten pokaz. Bardzo proszę o przekazanie informacji, bo to jest kod EMS, taki sędziowski tajny kod określający rasę i numer, który wygrał. W związku z czym poproszę o tajne przekazanie tej informacji panu burmistrzowi, a pan burmistrz ogłosi zwycięzcę.
drodzy Państwo, dostałem tajną informację, którą mogę się z Państwem podzielić, już nie jest tajna. Zwyciężył kot Ragdoll. Proszę Państwa, serdecznie dziękujemy. Brawa dla wszystkich finalistów. Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w Światowym Dniu Kota w Koluszkach. To jeszcze nie koniec, bo jeszcze przed nami rozstrzygnięcie konkursów plastycznych. Życzę Państwu jeszcze chwilę miłej zabawy, miłego oglądania kotów, a ja już dziś serdecznie dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia na Światowym Dniu Kota w Koluszkach za rok. Dziękuję bardzo. Na razie zostawiam. Drodzy Państwo, teraz potrzebujemy dosłownie pół godziny na obrady jury, które wybierze najładniejsze prace, te, które wiszą tutaj za mną, po lewej i po prawej stronie. I o godzinie 16 nastąpi ogłoszenie wyników i zwycięzców tych samych konkursów plastycznych i odbędzie się wręczenie nagród. Potrzebujemy dosłownie pół godziny. Zorganizował jeszcze przez te 30 minut, które Państwo będziecie czekać na ogłoszenie wyników zwycięzców, jeżeli chodzi o konkursy plastyczne. Tutaj po mojej lewej stronie jest możliwość zabawy, tutaj widzę chusta animacyjna, więc zapraszamy tutaj do pani przebranej za kotka. Wszystkie dzieci o zabawy animacyjnej, za pół godziny nastąpi ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie konkursu wszystkich tych plastycznych. Zapraszamy za pół godziny, a dzieci teraz zapraszamy do wspólnej zabawy.
Raz prawem. Bo ja teraz idę pooglądać wystawę jeszcze Kopy Szwabrowskiej. Zabrać to tam? Nie, może tu stać. To? Wszystkie sprawy, które się dzieją w tym momencie,
trzecie miejsce otrzymuje Antoni Stalin ze szkoły podstawowej w Berlinie. Chyba nie ma, tak? Więc będzie nagroda do odebrania oraz puchar siedzimy już od pójść na konferencję. Drugie miejsce otrzymuje praca od pokoju Kota III, a wykonała jej kontrolę jak myślach ze szkoły podstawowej w Berlinie. Wyciągać ją. Kota. Nie kartkę, kota. Kota, a nie kartkę. Kota ma wyciągnąć? A co? Dobrze. Którego tego ładnego? No oczywiście. Ja tylko ładne koty chcę oglądać. O, te ładne kocie. O. Pozdrowionka, załuska dał. No rozumiem. Aha, odwróć się. W imieniu burmistrza Wielkopolski Waldemara Hałaka, pana dyrektora
współorganizatorem tej imprezy w imieniu własnym. Chcielibyśmy dołączyć kwiaty, dyplomy z podziękowaniem i symboliczne książki o historii naszego miasta. Proszę o klask dla naszych sędziów, organizatorów, bez których ten pokaz by się nie odbył. Serdecznie dziękujemy, zapraszamy za rok. Dziękuję bardzo. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej dzisiejszej imprezy, która była naprawdę fantastyczna, trwała długo i tyle rzeczy się działo. Wszystkie osoby były wymienione, do których już władze miasta podziękowały, ale nasz klub chciałby bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz za zaproszenie uczestników. Chcielibyśmy przekazać panu przewodniczącemu, pani burmistrz, na ręce pani burmistrz, podziękowanie za współpracę, za to, że mogliśmy razem tym pracować. Dziękuję panu burmistrzowi. Chciałbym podziękować bardzo panu dyrektorowi, panu Piotrowi za to, że współpracował z nami, że realizował wszystko. Bardzo dziękuję i miejmy nadzieję, że do zobaczenia za rok.